Gazeta Okaz z Arabii Saudyjskiej poinformowała o jednym z najkrótszych małżeństw, jakie miały miejsce w historii. Niezidentyfikowana para wedle tradycji po raz pierwszy zobaczyła się w dniu ślubu. Gdy fotograf poprosił pannę młodą o odsłonięcie twarzy do zdjęcia, jej mąż momentalnie zareagował. Zaledwie sekundy po zobaczeniu twarzy kobiety zażądał rozwodu i powiedział, że to nie to, czego oczekiwał. Panna młoda zalała się łzami. Gdy mężczyzna odchodził, ktoś rzucił na niego klątwę. Niech na zawsze będzie nieudacznikiem i nigdy nie poślubi nikogo więcej. Brzmi całkiem sprawiedliwie.